Witam Was w moim programie TJ Guns, mam na imię Tomek i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować prapoczątki powstania naszego polskiego karabinu wzór 1929, czyli karabina krótkiego, jak to się tak tutaj przyjął mówić w nomenklaturze. Więc, przepraszam, to nie ten. Aha, taka malutka komedia już na sam początek, nie? Zacznijmy od początku. W 1918 roku, jak pamiętacie pewnie z historii, odzyskaliśmy niepodległość. Kraj był okupowany przez trzech zaborców, w związku z tym multum różnej broni właśnie z tych trzech zaborów było na naszym terenie. Również systemy Mausera, systemy Mannichera, systemy Mosina, również karabiny przeróżnej marki i proweniencji, jak Arisaki, Lienfieldy, naprawdę przeróżne, Carcano. Bardzo długo ścierały się, może nie bardzo długo, praktycznie do czasu, kiedy dostaliśmy tą fabrykę w Gdańsku, fabrykę broni Mausera w Gdańsku w ramach reparacji, więc do tego czasu ścierały się różne tam opinie, jaką broń tutaj dla naszego polskiego wojska wybrać jako standardową. Oczywiście armia Hallera, która przybyła z Francji, miała bardzo duży wpływ na ten proces, gdzie bardzo dużo tej broni było, ona była wyposażona oczywiście w broń francuską i tak dalej, jednak ta broń była troszeczkę przestarzała, patrz Lebele lub Berthiery, chociaż nie jestem pewien, czy mieli Berthiery tak naprawdę. Więc Mannichery właśnie z zaboru austro-węgierskiego i tak dalej, więc tutaj te koncepcje się ścierały, bardzo dużo Mosinów zresztą, przerabianych później zresztą na 8 mm po 20 roku. Także tej broni było dużo. Kraj oczywiście biedny, więc nie mógł sobie pozwolić na po prostu wyrzucenie czegokolwiek, więc wykorzystywano tą różną broń dla różnych formacji oczywiście, czy pomocniczych, czy wartowniczych, czy strażniczych, czy nie wiem, Korpus Ochrony Pogranicza również miał inną niestandardową broń czasami. Także upychano tą broń, gdzie można tylko było. Oczywiście problemy logistyczne były niesamowite, jeśli chodzi o amunicję. Produkowano trzy typy amunicji u nas w Polsce, czyli 8x50, nie 8x56, okej, austriacką, bo to była dopiero w latach 30. Polska nigdy nie przyjęła 8x56, tak? Polskie Mannichery są zawsze 8x50. Chyba że w trakcie gdzieś zostały zdobyte, sprzedane i w latach 30. zostały przerobione na 8x56. Zawsze są 8x50 austriacki, ten wcześniejszy nabój, ten połukowy, ok? Amunicja francuska oczywiście różnie była produkowana, amunicja niemiecka do Mausera 8 mm. Więc mieliśmy no trzy rodzaje amunicji, tak? Jednak mając już tą fabrykę w Gdańsku, nie będzie tutaj zaskoczeniem, że produkowaliśmy karabiny długie i karabinki typu AZ. Tak, przyjmijmy, że tak to będzie, bo to one oczywiście miały inne oznaczenie formalne, ale AZ są, wszyscy wiedzą o co chodzi, prawda? Więc ja robiłem zresztą o tym film wcześniej, więc nie będę się milion razy powtarzał. W każdym razie produkowaliśmy przez chwilę te karabiny, jednakże w latach późnych 20. doszli nasi decydenci do wniosku, że jednak trzeba będzie ujednolicić, tak jak na przykład Brytole to zrobili ze swoją bronią, ujednolicić jeden wzór broni długiej dla wszystkich formacji. Nie dzielić tam, kurczę, nie wiem, jednej linii produkcyjnej, gdzie będzie produkowała różne krótkie karabinki, gdzie różne inne akcesoria, inne bączki, inne takie inne pierdoły są produkowane dla nie wiem, wojsk pomocniczych, wartowniczych i tak dalej, nie wiem, transportowych, artylerii, tak jak na przykład AZ, i karabiny długie, oczywiście znowu inne akcesoria, różne inne podzespoły trzeba wykonywać, więc mamy rozdzielenie tej wszystkiej logistyki, tego wszystkiego. Więc ujednolicić to wszystko i produkować jeden karabinek dla wszystkich, czyli tak zwany krótki karabin, nie długi, nie karabin, taki karabin per se, taki długi karabin 29 cali, lufa czy tam 30, tylko krótki karabin, który zresztą został zapoczątkowany, zgadnijcie, przez kogo? No oczywiście Czesi i Belgowie, prawda, wprowadzili w swój wzór 1924. O, muszę skoczyć po niego, poczekajcie chwilę. Byłbym zapomniał. Bo oczywiście dwa karabiny, które są praktycznie pierwowzorami, na których się oparto przy konstruowaniu, przy projektowaniu naszego wzoru 29, zostały użyte w skali praktycznie 1:1, szczególnie czeski karabin, do produkcji naszego karabinu wzoru 1929. Tutaj mamy akurat, ja prawdopodobnie zaraz zmienimy kąt kamery i pokażę wam to wszystko na stole. Jednakże czym się charakteryzował krótki karabin w porównaniu do długiego karabinu? Oczywiście miał bardzo podobną lufę, tak jak w karabinie
AZ, czyli tamte 23 przecinek z kawałkiem cala. Także tutaj to widzimy. Pełną nakładkę tutaj lufy, jednakże nie tak do końca bardzo jak w karabinie typu AZ, żeby skompensować jego mniejszą długość. I ten bagnet tak tutaj nam wisiał, pamiętacie, bardzo na tym samym tym zaczepie do bagnetu, więc to powodowało różne dziwne rzeczy. Tutaj bagnet się opierał po prostu jelcem o koniec lufy i się ładnie tutaj zapinął, więc cała rękojeść nie była narażona na płomień wylotowy. Już nie miało to takiego znaczenia. No, walki wręcz no, zdarzały się oczywiście, ale nie miały takiego istotnego znaczenia na polu walki tak naprawdę. Nie kłóćcie się ze mną w tym względzie. To są naprawdę marginalne straty. Oczywiście bardzo spektakularne, bardzo bohaterskie, ale bardzo marginalne, jeśli chodzi o osiągnięcia jakiekolwiek bojowe, tak? Tutaj mamy wzór 24, czeski, gdzie jeśli popatrzymy na bączki, jeśli popatrzymy na rozwiązania techniczne, praktycznie są skopiowane w naszym wzór 29, 5 lat później. Dosłownie skopiowane. Jednak ten karabin był szeroko eksportowany wszędzie na całym świecie. Zresztą ten jest rumuńskim kontraktem tej czeskiej zbrojowki wzór 24. Jednakże jest takim bardzo dobrym przykładem tego karabinu właśnie tego modelu, prawda? Czym się charakteryzowały te karabiny? Oczywiście, tak jak wspominałem, długą nakładką tutaj na całej długości, że rączka nie będzie oparzona. Niemiecka broń niekoniecznie z 1935 roku miała tą samą, że tak powiem, zaletę, dlatego że tutaj było już wycięcie. No dlatego, ja podejrzewam dlaczego. No dlatego, że zdejmowanie tego tutaj to są takie bardzo naprawdę precyzyjne, może nie precyzyjne, ale bardzo takie wycięcia, które bardzo osłabiają w ogóle tą całą nakładkę i tak nakładka była narażona naprawdę na pęknięcia, na złamania, po prostu trzeba było to wymieniać. Ta akurat, jak widzicie, jest troszeczkę innego koloru. Ta nakładka była wymieniana, nawet ma numer inny, seryjny, więc to by potwierdzało moją teorię. Zresztą widzę czasami na innych karabinach również podobne rzeczy. Kiedy łoże zostaje te same, a nakładka jest po prostu wymieniana. Polacy właściwie skopiowali wszystko jeden do jeden. Uprościli pewne rzeczy, uprościli w cudzysłowie. Zastosowano lufę, jednakże moim zdaniem schrzanili jedną rzecz. Schrzanili jedną rzecz, dlatego że zastosowali lufę o profilu praktycznie identycznym jak w karabinie AZ, czyli gradualnie zwężającą się bardzo szybko do profilu takiej bardzo cienkiej, szczurzej lufy. Zresztą zaraz wam pokażę oryginalną lufę od tego karabinu, dlatego że w tym karabinie jest lufa wymieniona na izraelską o profilu niemieckim ze wzoru krótkiego karabinu, karabina niemieckiego Kar 98K. Także w 308 zresztą. Dziwoląg, nie? Jaki Frankenstein. Izraelsko-polsko-amerykański projekt, tak? Wiecie co, chodźcie na stół, pokażę wam w przybliżeniu i w detalach, o co mi właściwie chodzi, jeśli w tym kontekście, jeśli chodzi o projekt i wygląd tego naszego karabinu w porównaniu do innych. Okay? Tutaj mamy lufę oryginalną od Mausera 1893 hiszpańskiego. Jak widzicie, tu jest jeden step, tutaj drugi, to jest od pełnego karabinu. Tutaj jest lufa od polskiego karabinu. Ja oczywiście zrobiłem takie fajne sobie wycięcia i tak dalej. Ta lufa była totalnie wyżarta, jak możecie tutaj zobaczyć. Ona po prostu wręcz nie ma gwintu. Tutaj nie miała gwintu, więc strzelanie z niej było po prostu idiotyczne. A ja nie lubię mieć czegoś, co tylko wisi na ścianie. Więc ta lufa była o takim profilu gradualnie zwężającym się do naprawdę cienkiego profilu już odtąd. Tutaj jeszcze kaweczek brakuje, czegoś tam, ale po prostu ze względów. Więc tutaj nie było żadnego takiego stepa, jak na przykład w niemieckich lufach. Widzicie? Tutaj jest lufa praktycznie o jednym profilu prawie że, potem jest taki step, taki uskok, następny kawałek profilu i następny kawałek profilu. Pomagało to oczywiście w usztywnieniu lufy, jak również ze względu na to, że nie można tutaj było zastosować
do końca takiego patentu jak... Czy można było, ale po cholerę, nie? Jak na przykład w karabinach szwajcarskich, Schmidt, Rubin i tak dalej, że tylko było tutaj trzymana lufa na końcu i tutaj w receiverze, w sensie w szkielecie, a tutaj była wolno pływająca, więc można było kontrolować tą, te wibracje lufy po strzale. Tutaj pomagało to po prostu dobre dopasowanie łoża do karabinu, okej? Okay? Te wycięcia tutaj są też bardzo fajnie zrobione, tak bardzo wyprofilowane właśnie do tej lufy. I ta lufa, rozszerzając się, pracując w tym łożu, zachowywała swoją celność właściwie po rozgrzaniu się i tak dalej. W polskim karabinie, no właśnie tak nie do końca, nie? Czytałem w różnych źródłach, nawet w polskich opracowaniach, że były tam jakieś problemy z tym związane. Karabin polski, karabin czeski, karabin belgijski. Akurat tutaj jest ten karabin belgijski, to jest licencyjna kopia właśnie zrobiona w Jugosławii. Oni po prostu kupili tą licencję, no więc robili tak też 1:1, prawda? Więc jak możecie zobaczyć na samym początku, osadzenie muszki tutaj jest różne. W polskim jest tutaj osadzenie muszki bardzo podobne jak w belgijskim, czyli w tym stylu takim, jak już też w Mauserach niemieckich, w tych krótkich karabinach. Tutaj mamy taki uskok wycięty i nałożona taka końcówka z celownikiem, z muszką, która po prostu jest tutaj założona, nie wiem, albo przylutowana, albo na gorąco, już nie pamiętam. Prawda, tutaj przylutowana. Do tego mamy tutaj osłonę muszki z blaszki zrobionej. No bardzo fajne rozwiązanie, bardzo tanie rozwiązanie, tak? Polacy tutaj zastosowali permanentną osłonę muszki, proszę bardzo. Ta śruba tutaj jest przeze mnie zrobiona, po prostu straciłem śrubę, szczerze powiedziawszy, oryginalną, więc ale ta swoją taką chamska trochę, nie? Swoją, kurczę, funkcję spełnia. No i co, no oczywiście, to jest bardzo dobra osłona muszki, oczywiście, no nie powiem, że nie. No ta też swoją funkcję spełnia, ta jest tańsza, no i tyle. Dalej, tutaj jest oczywiście też z blachy taka nasuwana, typowa. Następnie mamy tutaj mocowanie bagnetu. Typowe, identyczne bączki. Bączki, sprężyny są identyczne w trzech tutaj naszych przykładach. Z tym, że w Polsce osada bagnetu tutaj nie jest podcięta, w polskim właśnie, nie jest podcięta tutaj, tylko tak jak w tych, jest po prostu uproszczone to. Tak? Z drugiej strony bączek jest praktycznie identyczny w trzech przykładach. Nie chce mi się tego robić, ale prawdopodobnie by te bączki tutaj były wymienne. Pewnie z moimi modyfikacjami. Idziemy dalej. Tylny bączek. Rozwiązanie sprężyny tylnego bączka. Przepraszam, tutaj sprężyny do przedniego bączka są identyczne w czeskim i polskim. Tutaj już jest troszeczkę inaczej. Są dwie sprężyny, takie w karabinach długich. Czyli to jest jeszcze starsze rozwiązanie. Nie jest takie nowoczesne. Bączki tutaj w tylne, w polskim i czeskim są identyczne, tutaj w tym belgijskim jest oczywiście inny, bardziej zbliżony do wcześniejszych wzorów. Tutaj mam praktycznie to samo, te same śruby przechodzące przez całe łoże, które oczywiście te bączki są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, pozwalają mocować pas dokładnie w takich konfiguracjach, jakich sobie życzymy, czy na ramię, czy przez plecy, czy cokolwiek, prawda? Bączki są praktycznie identyczne, różnią się tutaj troszeczkę rozmiarem. Ten tutaj czeski jest troszeczkę szerszy, ale poza tym jest wszystko to samo. Za wyjątkiem oczywiście tej śruby. Tutaj w polskim jest zwykła śruba, tutaj jest taka śruba, do której potrzebujemy specjalnego śrubokręta, tak żeby się po prostu zwykły żołnierz nie bawił. No. Nakładka lufy w polskim jest pocieniona. Ok, jak widać jest cieńsza, jeśli chodzi o profil, jest troszeczkę niższa, tak? Nie wiem, czy to dobrze widać. No prawdopodobnie tak. Tutaj też to nie przesłania celownika. Jednak chodzi mi jednak o to, że polska nakładka, tak, być może mniej drewna się tutaj używa i tak dalej, ale przez to, że pocieniono tą nakładkę, która jest i tak bardzo narażona na różne pęknięcia, na różne zniszczenia, w związku z tym musiano tutaj zastosować wzmocnienia. Normalnie kołki wzmacniające tą nakładkę trzeba było zastosować, czyli następny proces technologiczny, jaki zastosowano w nakładce, którą, kurczę, chciano uprościć. No kurde, bez sensu!
Nie lubię takich rzeczy. Następnie, celownik. Celownik jest uproszczony. Uproszczony w tym sensie, że suwak celownika jest bardzo uproszczony w stosunku do karabinów wcześniejszych z lat 24, tak? Jednakże polski wzór tego celownika na samym początku, tego suwaka na samym początku miał również problemy, dlatego że podczas strzelania lubiło sobie to wypadać i szukaj wiatru w polu, tak? Więc to rozwiązanie jednak jest troszeczkę lepsze nawet. Późniejsze niemieckie miały bardzo podobne w wyglądzie, jeśli chodzi o te celowniki, nawet do polskiego, tyle że w tym samym stylu jak tutaj, prawda? Zresztą, żeby nie być gołosłownym, zaraz wam pokażę tutaj ten niemiecki. O, proszę bardzo. A, cholera, nie widać. Ten niemiecki tutaj ma tylko z jednej strony przycisk, nie z dwóch stron, tak jak tamte. Także... Idąc dalej. Nakładka jest tutaj mocowana... dajcie przesunę to, kurczę. Nakładka jest mocowana w tych dwóch przypadkach. Pod spodem jest to taka sprężynka, która obejmuje lufę i po prostu sobie trzyma się na tym, tak? No i tutaj z przodu oczywiście przez tylny bączek, tak? W polskim jednak wchodzi tutaj jak gdyby w takim podcięciem, w takie podcięcie w komorze nabojowej, tak? Zobaczcie, to się wydaje, że tutaj mamy większą, grubszą komorę nabojową, tak? Nie, ona jest dokładnie taka sama. Ona jest dokładnie taka sama jak w czeskim wzorze 29, tylko tutaj jest podcięte po prostu pod spód troszeczkę bardziej takie... takie podcięcie, no zwyczajnie, nie? No i pod to wchodzi nakładka tutaj. Dlatego te nakładki górne nie są wymienne i to jest problem pogrzebany. Znaczy, tu jest problem. Dolne łoże, tak, jest wymienne. Tam malutkie modyfikacje, ale jest wymienne, tak? Jednakże oczywiście to jest bez sensu, nie? Jeżeli chcemy upodobnić na przykład, nie wiem, to łoże do tego, musimy tutaj porobić wycięcia. To te wycięcie jest tutaj w ogóle bezsensowne, dlatego że nigdy nie było używanych zagiętych rączek do karabinu wzór 29. Nie dajcie sobie wmówić, to są bzdury powtarzane wszędzie, nie wiem, w internetach, w różnych opracowaniach. Nie było wersji kawaleryjskiej z zakrzywioną rączką. Zakrzywione rączki były robione przez Niemców, żeby dostosować do swoich standardów lub na przykład przez Hiszpanów albo Amerykanów, żeby po prostu dostosować do jakichś tam swoich standardów. Polacy nigdy nie robili zakrzywionych rączek. Ten miał zakrzywioną rączkę również. On jest z wojny z Hiszpanii. Odkrzywiłem tą rączkę, ok? Żeby było w miarę oryginalnie, tak? Także tutaj styl kabłonka spustowego jest nowszego stylu, tutaj jest w starszym stylu, gdzie pozwala ten kabłok tutaj zamocować jeszcze pas w tym miejscu. Akurat tutaj ten czeski jest zrobiony na ciemno, tutaj nasz polski na biało, tutaj ten belgijski zamek oczywiście, tak? A co jeszcze? No tutaj już żadnych zaskoczeń nie będzie dalej, no... Drewno jest troszeczkę cieńszym jak gdyby profilu, jeśli chodzi o tutaj te... O profil w ogóle tutaj korby i tego chwytu półpistoletowego. Jednakże tutaj już się troszeczkę różnią te nasze karabiny, jeśli chodzi o czeski wzór. Jeśli chodzi o tutaj kolbę, tak? I to bardzo. O, proszę, zobaczcie. Tutaj oczywiście mamy babkę. Tutaj w czeskim mamy mocowanie do pasa. No, po prostu takie, jakie tutaj mamy. A tutaj mamy po prostu w polskim zrobioną na wzór francuski mocowanie pasa w kolbie. Takie wycięcie tutaj, tak? Jak widzicie, tutaj mamy też wzmocnienia kolby, kołeczki. Więc coś było na rzeczy, nie? Jedna rzecz. Belgijski wzór. Wzór 24 ma krótszy zamek, tak? O co mi tutaj chodzi? Ma po prostu krótszy zamek, tak, że ten zamek nie będzie nam pasował do zamka standardowego. Okej, okay, zobaczcie, on jest po prostu za krótki. O, i tu już mamy do końca, tutaj jeszcze nie wchodzi. Za krótki jest. Także tutaj pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie kupować jakiekolwiek części do tego karabinu. No czy ten karabin był dobrym karabinem? No był dobrym karabinem, no nie powiem, że nie. No nie był jakimś tam, nie wiadomo jaką, kurde, rewelacją. Oczywiście nie był żadną rewelacją. Dlatego, że tak jak
mówiłem wcześniej, tego typu broń była już na świecie szeroko znana od kilku lat przynajmniej. Moim zdaniem nie do końca się sprawiono, jeśli chodzi o uproszczenia. Niekoniecznie uproszczenia, tak jak mówiłem. Ta nakładka oczywiście została pocieniona, ten profil karabinu został troszeczkę zmniejszony, jednakże trzeba było następny proces technologiczny zrobić, żeby wzmacniać tą cholerną nakładkę. Tak, celownik trzeba było usprawniać, bo sobie wylatywał. Lufa była bardzo cienka. No, mówiono, że były na początku problemy z celnością, potem to poprawiono, tak? No dlaczego były problemy z celnością? No jeżeli zastosowano lufę, kurczę, od AZ-a, który generalnie nie uchodzi za jakiś karabin supercelny, nie wiadomo jaki na świecie, i stosuje się ten sam profil lufy, ignorując generalnie doświadczenia Czechów z wprowadzania swojego wzoru 24 nawet Belgów i nawet, nie wiem, z dłuższych wersji karabinów, no to no czego się spodziewać? No problemy z celnością, da. Także, no, ten strzela zajebiście, nie? Ja oczywiście tutaj zmieniłem, no to jak widzieliście tą lufę, tak? Koszmar był totalny. Dostosowałem oczywiście łoże do tej lufy, tak żeby to było tak jak powinno być i wszystko działa. Oczywiście lufa ta izraelska, ta niemiecka, profil lufy jest grubszy. Nawet ten celownik musiałem troszeczkę na gorąco poszerzać, żeby mi wszedł tutaj na lufę. Tak samo tutaj celownik, są tutaj pod spodem są takie obejmy, po prostu nie wchodził mi dosłownie na tą lufę. No kurczę, no były problemy, które no musiałem jakoś pokonać. No i ten karabin bardzo dobrze strzela, bardzo go lubię. Co nie jestem pewien, jeśli chodzi o inne karabiny z tamtego okresu. I to by było tyle na temat tego karabinu. Myślę, że już chyba zamknę ten temat wzoru 29. Czy go lubię? Lubię go, czemu nie? Nie to, że przez to, że jest polski, po prostu no lubię go jako Mauser, tak? Akurat ten lubię, dlatego że to jest mój osobisty projekt, którego, kurczę, jestem no dumny. To była pierwsza lufa od Mausera, którą wymieniłem, nie? Zawsze się tam troszeczkę obawiałem, czy to, czy tamto, czy nie pokrzywię na przykład szkieletu i tak dalej. A jeśli ma odpowiednie narzędzia, no to kurczę, come on, nie? Także to jest całkiem proste. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam Was. Cześć.